Ewa Sadowska, witam Państwa po krótkiej przerwie. Przypominam, że oglądają Państwo program Kalejdoskop, program dla Lubuszan i o Lubuszanach, a w naszym studiu w Gorzowie Wielkopolskim kolejni goście, pani Ewa Przybylska i Mateusz Ciężki ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wielkopolskim. Witam Państwa bardzo serdecznie. Państwo do naszego studia przyszli dziś z zaproszeniem na wystawę, która 2 grudnia odbędzie się w Gorzowskiej Bibliotece. Te prace będzie można zobaczyć na wystawie? Nie. To są prace z lat ubiegłych, teraz będą nowe prace, wystawa będzie 2 grudnia i to już jest trzecia wystawa pod hasłem Poznajcie nas. Czyli te prace to tylko przedsmak tego, co wydarzy się 2 grudnia. Tak, chcieliśmy po prostu zaprezentować, że coś takiego właśnie będzie. Będą to prace dzieci chorych na autyzm. Jak pracuje się z takimi osobami, panie Mateuszu, bo to pan z nimi właśnie tworzy te wszystkie piękne obrazki. Jest to bardzo twórcza praca, bardzo ciekawa praca. Dzieci często zaskakują swoimi możliwościami. No, jest to bardzo taka praca owocna w efektach. No, dzieci... Patrząc na te obrazki, to co ja mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka, ten autyzm jest jednak pełen barw, pełen kolorów. To widać po tych pracach. Tak jest. Jakie to są osoby, te, z którymi pan współpracuje? Chodzi pani o to... Jakie one są w obyciu? Jak do nich pan dociera? No, nasza relacja bardziej przypomina coś w rodzaju wspinania się po rusztowaniu możliwości. Ja im wskazuję, powiedzmy, drzwi, a oni próbują przez nie przejść. Staram się ich instruować, jak dany efekt, daną pracę wykonać. I oni poprzez, często naśladując mnie, jakieś moje sposoby pracy, próbują naśladować i w ten sposób też zyskują nowe umiejętności. Często jest tak, że coś nowego same wytworzą, coś takiego, co jest, czego ja nie mogę przewidzieć. I wtedy jest to zupełnie nowa jakość i jest to wtedy jeszcze bardziej takie no, wnoszące do naszej relacji. Co daje im malowanie? Myślę, że spełnienie swoich jakichś tam... swoich jakichś pomysłów, pasji, tak, swojego spojrzenia na otaczający świat. Oni przedstawiają jakby świat, który widzą, w jaki sposób go widzą, czy on jest raczej stonowany, czy jest to pełen świat, pełen wrażeń, pełen bodźców z otoczenia. Pani Ewo, bo jak świat postrzega osoba chora na autyzm? Każde dziecko autystyczne postrzega je inaczej. Dzieci z autyzmem, znaczy osoby z autyzmem mają inny odbiór świata. Nie tylko ze względu na to, jak patrzą, ale ze względu na to, jak słuchają, jakie dźwięki do nich docierają. Że na przykład nie potrafią dźwięków wyławiać z otoczenia, że wszystko odbierają w podobny sposób. Dlatego to są osoby często bardzo uzdolnione, świetnie potrafią funkcjonować, ale im jest znacznie trudniej, ponieważ nie potrafią sobie z tym wszystkim poradzić. I dlatego też staramy się oswajać ludzi, społeczeństwo, żeby tym dzieciom, tym dorosłym później autystom pomóc. Ponieważ często ludzie, którzy na nich patrzą z boku, uważają, że są niewychowani, że się źle zachowują, a czemu nagle zaczynają krzyczeć, a czemu zaczynają trzepotać rękami, co się z nimi dzieje, że są takie dziwne, takie inne. One są wspaniałe, ale trochę inaczej funkcjonują po prostu. Świat czasem je przeraża. Jest dla nich trudniejsze niż dla nas, co nie znaczy, że są gorsze w żadnym wypadku, bo potrafią robić cuda naprawdę. Te maleńkie rzeźbki, które są, no właśnie teraz robi je widzimy. Malutki chłopczyk, który robi to w błyskawicznym tempie. Kiedy go zapytamy, co robisz, mówi, jeszcze nie wiem. I dopiero za chwilkę okazuje się, że jest to dinozaur albo jakieś inne stworzonko. Jak dotrzeć do tego świata autysty? Trzyma pani w ręku książkę. To znaczy, my sobie radzimy z docieraniem, natomiast trudniej nam jest poradzić sobie z dotarciem do naszego społeczeństwa, które osoby z autyzmem postrzega no, w trochę niefajny sposób. Rodzice się często skarżą właśnie na to, że tak są źle postrzegani w środkach komunikacji miejskiej, że jak gdzieś wchodzą z dzieckiem, to zaraz są różnego typu komentarze, czemu tak się zachowuje, niech pani go uspokoi, niech pani zrobi coś
coś z tym dzieckiem, że niewychowane dziecko jest. Dlatego my staramy się oswajać nasze społeczeństwo z autyzmem i też informować. I to w różny sposób robimy. Są to wystawy, to już jest trzecia. Robimy koncerty charytatywne. Wydajemy różne publikacje. Już od kilkunastu lat wydajemy taki biuletyn informacyjny. To jest kwartalnik, który informuje o autyzmie, który informuje o tym, co się u nas dzieje w naszych placówkach, bo prowadzimy dwie. Wydaliśmy książkę. No właśnie, wiem, że przyszliście także z apelem do naszego studia dziś. Tak. Chodzi o remont ośrodka w Małyszynie. Oczywiście. Dzierżawimy, pan prezydent wydzierżawił nam, miasto wydzierżawiło nam obiekt w Małyszynie. No i ten obiekt wymaga ogromnych nakładów finansowych. W tej chwili jesteśmy na etapie projektu, czekamy na zgodę na budowę, no ale żeby z tym wszystkim ruszyć, potrzeba naprawdę dużych pieniędzy. Dlatego apelujemy do Państwa o pomoc. Ewa Przybylska i Mateusz Ciężki ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wielkopolskim odwiedzili dzisiaj nasze studia, aby zaprosić na wystawę, która już 2 grudnia odbędzie się w Gorzowskiej Bibliotece. Zapraszamy Państwa na tę wystawę, a już teraz oddaję głos do Zielonej Góry, gdzie jest Andrzej Loch i jego goście. Andrzej Loch, witam Państwa ponownie. Naszym gościem jest pani Agnieszka Żaniak, restauratorka, podróżniczka, która dzisiaj przyjechała do nas z Sulechowa i przywiozła nam trochę Indii, zapachu indyjskiej kuchni przede wszystkim. Co jest takiego wyjątkowego w tej indyjskiej kuchni, że ona jednak temu polskiemu podniebieniu trochę jednak pasuje? Wyjątkowością potraw hinduskich jest sposób przyrządzenia wielu potraw z ogromną ilością przypraw, które są takie naprawdę niezbędne do przygotowania indyjskich dań. Tutaj jest kilka dań przygotowanych przez naszych indyjskich kucharzy. Między innymi jest bardzo tradycyjne indyjskie danie, potrawa indyjska. Mutton biryani, jest to ryż basmati z dużą ilością masali, czyli indyjskiej przyprawy. Ryż ten gotowany jest z jagnięciną, bardzo, bardzo popularny na północnych Indiach. To jest to, co mamy, widać tam delikatne pomidorki. Tak, to nam... Pomidorek, na górze jest to tylko taka dekoracja, to jest bardziej dekoracja. Te potrawy, które tutaj mamy, bo tutaj widzimy, że jest ryż, który jest bardzo często w Indiach wykorzystywany, ale te potrawy zupełnie ciężko do czegoś nawet porównać w Polsce. Mają one specyficzny smak, aromat, mają bardzo dużo wartości odżywczych. W naszej kuchni jak najbardziej też można stosować te przyprawy, aczkolwiek są mniej znane dla nas, Europejczyków. Tutaj jest takie też wyjątkowa potrawa indyjska w tym mniejszym naczyniu, soczewica. Taka tradycyjna hinduska soczewica, znów w tym naczyniu tutaj jest przygotowana jagnięcina po hindusku. Pani wspomniała o tych przyprawach. Mamy tutaj również te przyprawy, chociażby cynamon, który no jest, bardziej przypomina drewniane kołki, ale tak. Pachnie zupełnie inaczej, pachnie po prostu cynamonem. Te przyprawy rzeczywiście odgrywają taką istotną rolę w kuchni indyjskiej? Bardzo istotną, bardzo ważną rolę. Bez tych przypraw potrawa no, byłaby trudna do przyrządzenia. Tak? Wspomniałem pani, przedstawiając panią, powiedziałem, że pani jest restauratorką, oprócz tego, że pani robi wszystko, żeby tą kuchnię w jakiś sposób wypromować, to jednak ta kuchnia i ta miłość do Indii u pani wzięła się z podróży do Indii. Czy tutaj te potrawy, które pani dzisiaj do nas przywiozła i to, co mamy tutaj w studiu, jest związane z czymś szczególnym w Indiach? Dlaczego akurat taki wybór? Te potrawy, które tutaj są widoczne, jadłam na takim tradycyjnym hinduskim weselu w północnych Indiach. Które na rozumiem, że takie wesele różni się zdecydowanie chyba od tego naszego tradycyjnego polskiego wesela. Zgadza się. Tam od rosołu się nie zaczyna. Nie. Cała ceremonia jest tam na pierwszym miejscu. Mamy tutaj takie zdjęcia, spróbujemy je teraz pokazać.
Ślub hinduski trwa 7 dni, to już jest 7 coś... 7 dni trwa również wesele, dni, tak. Świętowanie? Dokładnie tak. Cały obrzęd, najpierw ja akurat byłam zaproszona ze strony pana młodego. Najpierw cała ceremonia trwa, przygotowań w domu pana młodego. Są różnego rodzaju oczyszczanie, przygotowanie pana młodego do wyprawy po swoją wybrankę. Następnie wszyscy goście, którzy są zgromadzeni, jeszcze może powiem tak, że na weselu, którym byłam, liczyło ono prawie 600 do 700 osób. To jak takie osoby wykarmić? No, to... Tak. Potężna ilość jedzenia jest potrzebna. Wydawałoby się, że to jest wesela. Trudne, natomiast Hindusi są naprawdę narodem tak gościnnym, oddaliby naprawdę ostatni kawałek siebie samego nawet, aby, żeby dobrze ugościć. Tak, aby ugościć. Myśli pani, że takie potrawy, o których pani wspomniała i te, które są u nas w studiu, one sprawdziłyby się na polskim weselu? Czy też musi być specjalna jak atmosfera, najbardziej, specjalne jak obrzędy? Najbardziej. Myślę, że no. Już teraz w tych czasach często goście chcą spróbować czegoś wyjątkowego w restauracji, nie tylko tradycyjnego naszego kotleta schabowego i naszych potraw. I naszego wręcz rosołu. Naprawdę są zachwyceni, jak kosztują kuchni hinduskiej, bo naprawdę warto. Jest to wyjątkowa kuchnia. Kiedy w planach kolejna podróż do Indii? Ciężko stwierdzić, aczkolwiek naprawdę myślami. Jak już jestem myślami, to już czuję się lepiej i... To wobec tego życzymy spełnienia tych marzeń o kolejnej podróży do Indii. Tak. Skoro są myśli, to i pewnie podróż niedługo również nastąpi. A wtedy zapraszamy również i do nas, aby być może chociaż poczuć. Ja wiem, że państwo tego nie mogą, ale my w studiu możemy poczuć te smaki Indii. Smaki, Agnieszka tak, Żaniak, restauratorka, podróżniczka, była naszym gościem w Kalejdoskopie. Dziękuję pani za przyjazd do naszego studia. Ja chyba szybko z tego studia nie wyjdę. Andrzej Loch, dziękuję państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru.